Wszedł dziadek z babcią przez park. Nagle dziadek mówi do babci. Pamiętasz to miejsce czterdzieści lat temu? Pierwszy raz się tu kochaliśmy. Tak, pamiętam. Może zróbmy to jeszcze raz. Dobrze. Dziadek wziął się do dzieła. Ściągnął spodnie, babci podwinął spódnicę. Babcia złapała siatkę i zaczęła się akcja. Całej akcji przyglądał się młody chłopak za drzewa. Dziadek kochał się z babcią już ponad godzinę z olbrzymią prędkością, niczym gwiazdor filmów dla dorosłych. W końcu padli z sił i usiedli na trawie. Chłopak podbiegł do nich i pyta dziadka. Jak pan to robi? Gdybym ja tak umiał, to każda dziewczyna byłaby moja. Chłopcze, czterdzieści lat temu ta siatka nie była pod prądem. Przychodzi Jaś do sklepu, daje sprzedawczyni pustą kankę i mówi. Naleje mi pani cztery litry miodu. Sprzedawczyni nalała i podała Jasiowi, a on mówi. Mama przyjdzie jutro i zapłaci. O nie, mój drogi, tak w tym sklepie nie robimy. Zabrała Jasiowi kankę i wylała miód. Jasiu wziął kankę i wyszedł przed sklep. Zagląda do środka i mówi. Wujek Sławek miał rację, na cztery kanapki wystarczy. Policjant pyta Jasia: Jasiu, gdzie mieszkasz? Z moimi rodzicami, proszę pana. A gdzie mieszkają twoi rodzice? W naszym domu. A gdzie jest wasz dom? Koło domu sąsiada. A gdzie jest dom waszego sąsiada? Na pewno pan mi nie uwierzy. Uwierzę ci, Jasiu, powiedz koło naszego. Jasiu, dlaczego nie było cię wczoraj w szkole? Wczoraj umarła mi babcia. Jaśu nie kłam. Wczoraj widziałam twoją babcię w oknie. Tatuś postawił ją w oknie, bo listonosz szedł z rentą. Jaś wita ciocię, która przyjechała do niego w odwiedziny. Cześć, ciociu, tatuś to się ucieszy. A to dlaczego, kochanie? Bo przed chwilą powiedział, że tylko ciebie mu do szczęścia brakowało. Jaś wita ciocię, która przyjechała do niego w odwiedziny. Cześć, ciociu, tatuś to się ucieszy. A to dlaczego kochanie? Bo przed chwilą powiedział, że tylko ciebie mu do szczęścia brakowało. Szedł dziadek z babcią przez park. Nagle dziadek mówi do babci: Pamiętasz to miejsce czterdzieści lat temu. Pierwszy raz się tu kochaliśmy. Tak, pamiętam. Może zróbmy to jeszcze raz! Dobrze! Dziadek wziął się do dzieła. Ściągnął spodnie. Babci podwinął spódnicę. Babcia złapała siatkę i zaczęła się akcja. W całej akcji przyglądał się młody chłopak za drzewa. Dziadek kochał się z babcią już ponad godzinę z olbrzymią prędkością. Niczym gwiazdor filmów dla dorosłych. W końcu padli z sił i usiedli na trawie. Chłopak podbiegł do nich i pyta dziadka. Jak pan to robi, gdybym ja tak umiał, to każda dziewczyna byłaby moja. Chłopcze, czterdzieści lat temu ta siatka nie była pod prądem. Przychodzi Jaś do sklepu, daje sprzedawczyni pustą kankę i mówi: Naleje mi pani cztery litry miodu. Sprzedawczyni nalała i podała Jasiowi, a on mówi: Mama przyjdzie jutro i zapłaci. O nie, mój drogi, tak w tym sklepie nie robimy. Zabrała Jasiowi kankę i wylała miód. Jasiu wziął kankę i wyszedł przed sklep, zagląda do środka i mówi. Wujek Sławek miał rację, na cztery kanapki wystarczy. Policjant pyta Jasia. Jasiu, gdzie mieszkasz? Z moimi rodzicami, proszę pana. A gdzie mieszkają twoi rodzice? W naszym domu. A gdzie jest wasz dom? Koło domu sąsiada. A gdzie jest dom waszego sąsiada? Na pewno pan mi nie uwierzy. Uwierzę ci, Jasiu. Powiedz. Koło naszego. Jasiu, dlaczego nie było cię wczoraj w szkole? Wczoraj umarła mi babcia. Jasiu, nie kłam. Wczoraj widziałam twoją babcię w oknie. Tak już postawił ją w oknie, bo listonosz szedł z rentą.